Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Polacy po trzech zwycięstwach w fazie grupowej są już w 1/8 finału i to jest informacja, jaką chcieliśmy usłyszeć, gdy tworzyliśmy zapowiedź Eurobasketu na kanale sportowym w naszym programie. Zastanawialiśmy się, które miejsce nasi mogą zająć, gdyż byli ogólnie skazywani na walkę raczej o miejsce czwarte, a przez wszelakie rankingi raczej byli umiejscowiani na miejscu nawet piątym, który oznaczałby ich powrót do domu. Tymczasem zaprezentowali się w fazie grupowej naprawdę gdzieś powyżej swoich możliwości. Myślę, że tak to można określić, naprawdę grali na miarę swoich możliwości, o tak. I dali nam naprawdę sporo zabawy, sobie samym również, i mogą powalczyć nawet o najlepszą ósemkę, a kto wie, co dalej na tym Eurobaskecie. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy z Maciejem Staszewskim, podcast specjalny polskikosz.pl. Cześć, witam. A na program do kosza zapraszałem jak zwykle Eryk Chmielewski. Cześć wszystkim. I Hubert Nowicki. No panowie, jesteśmy w świetnych nastrojach po tych pierwszych spotkaniach i chyba można pokusić się o tezę, że nie wiem, czy sformułowanie czarny koń jest tutaj najbardziej odpowiednie, bo czarny koń to raczej drużyna, która gdzieś mierzy w zwycięstwo potem albo w fazę medalową po prostu na całym turnieju, ale jesteśmy z jedną z największych niespodzianek i takich rewelacji. Myślę, że najbardziej przeliczyliśmy jakby te oczekiwania względem tego, co właśnie zastanawialiśmy się, jak to może wyglądać. Na pewno przerosiliśmy oczekiwania, ponieważ było założenie takie, żebyśmy spróbować wyjść z grupy tak naprawdę, jeśli chodzi o jak zobaczyliśmy grupę, ponieważ nie oszukujmy się, i Czesi mają troszeczkę lepszy personalnie skład, i Finowie, i Izrael, każda z tych drużyn ma jakąś gwiazdę z NBA albo chociaż dobrego gracza. Mieliśmy troszkę szczęścia od razu w pierwszym meczu, ponieważ Satorański jeszcze grał na jednej nodze, i szczęście trzeba umieć wykorzystać i wykorzystaliśmy to szczęście. Udało nam się pokonać Czechów w tym pierwszym kluczowym meczu tak naprawdę. Potem już tylko Izrael na przypieczętowanie wszystkiego i Holandia. Przegraliśmy z drużynami, które były poza naszym zasięgiem. Jeśli mówisz o czarnym koniu, to właśnie moim czarnym koniem całego turnieju, takim drużyną, która może się wbić nieoczekiwanie dosyć wysoko, jest Finlandia właśnie. Bardzo zgrany, bardzo fajnie ułożony zespół. No a Serbowie to wszyscy wiedzieli, że z nimi przegramy. My się też pewnie za bardzo nie spinaliśmy na nich, jako że nam się troszkę opłacało z nimi przegrać. Ale na razie faza grupowa jest dużym sukcesem. Trzeba to przyznać. Też tak uważam. No tak jak mówisz, mecz z Finlandią, która jest bardzo mocna do zapomnienia tak naprawdę. No tam nie było zawodnika u nas, który rzucił chociażby 10 punktów z naszego zespołu, bo Mateusz Ponitka miał 8, więc i to był najlepszy wynik. Także no, do wymazania. Ja ten mecz tak właściwie wymazałem z pamięci. 30-punktowa strata, ale o tym nie ma co mówić, bo tak jak już powiedzieliście, wielki sukces Polaków wydaje mi się, i to wyjście z trzeciego miejsca, tak jak widzimy tutaj teraz tabelę, jest dla nas chyba lepsze nawet niż wyjście z drugiego. I uważam, że ta Finlandia ma szansę jak najbardziej z Chorwacją, a mimo że Ukraina wyszła z drugiego miejsca, to wydaje mi się być słabszą drużyną, co też grupa pokazała, no bo Chorwacja wygrała z Ukrainą, więc wydaje mi się, że mamy większe szanse. Trochę się może zaplątałem, ale chodzi mi o to, że jednak lepiej było wyjść z grupy z trzeciego miejsca, trafić na Ukrainę, która zamieszała strasznie w tej grupie. Michał Michalak mówił w wywiadzie dla TVP Sport po meczu chyba ze Serbią, tak, ostatecznie, gdy już były znane wyniki wszystkich grup, właśnie, że no on to tak ubrał w słowa ładnie, żeby nie było wiadomo, że to koszykarz w jakiś sposób tylko kogoś deprecjonuje, więc wszystko tak zgrabnie powiedział, ale po prostu, że no patrząc na rozpiskę tych czterech zespołów, które awansowały z grupy C, no to raczej dla każdego kibica koszykówki ta Ukraina wygląda po prostu najmniej groźnie, więc jakby no to jest faktycznie jakieś takie nasze tutaj szczęście, że akurat ona zajęła to drugie miejsce. Umówmy się, gdybyśmy grali z grupą B w fazie pucharowej, no to jednak te nasze nastroje pewnie byłyby trochę inne, ale o Ukrainie jeszcze sobie powiemy. Trzeba jednak powiedzieć jeszcze chwilkę o tej fazie grupowej świetnej w naszym wykonaniu, że no też była ona dowodem jednak na to, jak bardzo skomplikowana jest gdzieś ta punktacja w tym turnieju. Mówiliśmy w zapowiedzi Eurobasketu, że walczymy o dwa zwycięstwa, które pewnie dadzą awans do dalszej fazy. Tu się okazało, że Izrael miał dwa zwycięstwa na swoim koncie, no i co? I pojechał do domu. Tak to się wszystko układało. No ale Czechy też miały dwa, no i grają tak, dalej. Tak, no jak najbardziej. Większość tych drużyn gra dalej, ale jednak były takie przypadki, że dwa zwycięstwa mogły nie wystarczyć. Możemy sobie listę spotkań naszych właśnie grupowych dla porządku jeszcze zobaczyć, jak to po kolei wyglądało. Które z waszym zdaniem to zwycięstwo było najtrudniejsze, najcenniejsze, takie,
które dało taki występ biało-czerwonych, jaki chcielibyśmy zobaczyć jutro w meczu z Ukrainą? To jest dosyć skomplikowane, ponieważ najtrudniejsze na parkiecie się okazało zwycięstwo z Holandią, gdzie wyszliśmy troszkę rozluźnieni i się okazało, że Holandia wcale tanio skóry nie sprzeda. A najważniejsze pewnie było to pierwsze z Czechami, ponieważ tam wytrąciliśmy gospodarzy z rytmu, nabiliśmy tych małych punktów, więc nawet gdybyśmy tylko wygrali dwa mecze z Czechami i Holandią, to byśmy mieli spore szanse wyjść z tego czwartego miejsca nawet z dwoma zwycięstwami. Izrael miał małe punkty, dlatego z Czechami nie wyszedł. Przegrał z Czechami ten taki baraż jakby. A dla nas absolutnie kluczowe było, ponieważ tam jest 15 małych punktów na plusie, więc nawet jeśli mamy wtedy komfort, że tak naprawdę te dwa spotkania prawie na pewno dają nam wyjście z grupy wygrane, z kimkolwiek byśmy tego drugiego meczu nie wygrali, czy to był Izrael, czy Holandia. A najbardziej takie spektakularne, jeśli chodzi o samo boisko, bo mam wrażenie, że z Czechami troszkę Czesi się złamali pod presją, a my wyszliśmy, wykorzystaliśmy ich błędy, bo Czesi zbudowali masę czystych trójek. Ale takie boiskowo najlepsze, jeśli chodzi o sam mecz zagrany, to jest z Izraelem, gdzie mieliśmy rozpracowanego rywala, zagraliśmy najlepszy mecz, więc to są, każdy z tych meczy jest, ma swoją specyfikę. Holendia było najtrudniej, z Izraelem zagraliśmy najlepiej, a z Czechami było najważniejsze zwycięstwo. Dokładnie, ja się pod tym podpisuję jak najbardziej, ale ten mecz z Izraelem, to ile highlightów tam zrobił chociażby AJ Slaughter, to zostanie w pamięci chyba wszystkich kibiców koszykówki w Polsce, naprawdę niesamowite spotkanie tego zawodnika i też no tak jak mówisz, warto było przełamać Czechów i pierwszy mecz zawsze jest najważniejszy na takich turniejach, prawda? Jak wchodzisz dobrze w turniej, tym bardziej pokonując gospodarzy i to pewną przewagą 15 punktów, to rzucając prawie 100, ofensywna koszykówka Polski, to po tym meczu wszyscy może nie śmiali się, ale mówili, że to był najbardziej ofensywny mecz polskiej reprezentacji od wielu lat i taki przyjemny dla oka, więc... Dla mnie to jest też troszkę inaczej, bo akurat z Czechami miałem przyjemność siedzieć i usiadłem akurat na tym sektorze polskim, taki najgłośniejszym, tam był taki na łuku, powiedzmy, na tej górnej trybunie. Się nie spodziewałem, że to będą zbyt dobre bilety, ale to były bilety, gdzie było widać idealnie całe boisko, jak się ruszamy. Mm-hmm. I trzeba przyznać, że mieliśmy o tyle sporo szczęścia, że Czesi byli po prostu przerażeni tą presją jakby. Są gospodarzami, muszą wyjść z grupy i byli pod tą presją, się zaczęli łamać, liczyli, że Satorański im pomoże, Satorański... Nie był w stanie im pomóc na tej jednej nodze jeszcze, on dopiero na ostatni mecz grupowy tak naprawdę się rozruszał. Te minuty z Satorańskim były dla nich minutami straconymi, a Czesi kompletnie nie potrafili wykorzystać w tym meczu tego naszej dziury największej w grze, czyli tego, że zostawiamy czyste trójki na słabej stronie z 45, ewentualnie z rogu, ponieważ pomagamy dwoma zawodnikami słabej strony cały czas. I oni tego nie byli w stanie wykorzystać. Co chwilę podawali te czyste trójki, to było doskonale widać z tego górnego łuku, jak się nasza obrona przesuwa. My to pudłujemy, oni pudłują te trójki, więc nam się idealnie to ułożyło. A z drugiej strony nam zawodnicy kliknęli strasznie w ataku. Mateusz Ponitka trafiał te trójki w twarz. Trafiał półki trójki w twarz obrońcom czeskim, którzy nawet nie wierzyli w to, co się stanie. Tam potem Dagerka jeszcze rzucił sobie ze skrzydła. Mhm. Bardzo fajnie się nam ułożyło, że drużyna weszła w ten taki rytm. Nawet ten zimny prysznic z Finlandią potem nie był zbyt kosztowny, ponieważ... Mogliśmy wtedy rozważyć swoje błędy i się zmobilizować na kolejne spotkanie. Tak, chciałem najpierw zacząć od kwestii indywidualnych, ale jednak skoro powiedziałeś o tych trójkach, to myślę, najpierw warto wywołać jednak do tablicy temat właśnie drużynowy, tych naszych atutów i gdzieś tych największych takich boleści. Mamy tweeta, którego napisał redaktor naczelny z port.pl Łukasz Cegliński. Możemy go sobie właśnie teraz zobaczyć. No i tutaj widać chociażby właśnie, w jaki sposób Polacy bronią trójki. To mamy najgorszą defensywę pod tym względem, ponieważ rywale trafiają ich najwięcej w każdym spotkaniu, a także z największą skutecznością. To chyba, myślę, można nazwać właśnie naszym największym minusem. Pytanie, czy to jest jakby gdzieś w jakimś stopniu zaplanowane, ponieważ ta obrona w tym czasie skupia się jednak na innych zadaniach, czy jednak no, to jest ewidentnie element do poprawy, no bo to w każdym meczu tak naprawdę dało się odczuć. No, o Finlandii już nawet nie mówię, no bo nas rozstrzelali zupełnie. Czesi mieli otwarte pozycje, ale im po prostu nie wpadało, no nawet z Holandią, tak? No Klof, no to było, to był ten właśnie, to ten element spowodował, że tak dużo nerwów po kibice polskiej reprezentacji stracili na tym spotkaniu. Ja to patrzę w ten sposób, że to jest to nasz trener, mi się to nie podoba generalnie, ale można powiedzieć, że nasz trener stwierdził, ok, mamy co mamy w składzie, nie mamy jakiegoś gigantycznego potencjału mimo wszystko, ale on wybrał swoją truciznę. Czyli stwierdził, że dobra, murujemy, żeby nie było penetracji, blokujemy te gwiazdy rywali, bo oddajemy w każdym meczu te trójki. Oddajemy, tak samo oddawaliśmy je z Izraelem, podwajając Avdiję. I z Czechami tak samo. Przesuwamy całą obronę na mocną stronę. Na słabej stronie zostaje dwóch zawodników kompletnie niekrytych. Mamy tą taką nadagresywną pomoc. I to jest na zasadzie,
będą trafiali trójki, to i tak przegramy. Nie będą trafiali, to w ten sposób wygramy. I to jest gigantyczne ryzyko, ale to jest takie możliwe, że to jest taka kalkulacja na zasadzie, dobrze, coś musimy oddać, bo jesteśmy za słabi, żeby bronić wszystko. Więc oddajemy to i zagęszczamy zbiórkę, ponieważ sam Oleg Balcerowski przy wszystkich swoich zaletach nie jest świetnym zbierającym. Więc tam zagęszczamy zbiórkę, zagęszczamy mocną stronę, a jak oni będą trafiali trójki, spróbujemy na wariata trochę porotować. I to niestety bardzo widać. I mam wrażenie, że w fazie pucharowej to może nas bardzo zaboleć niestety, ponieważ drużyny będą mieć nas jeszcze lepiej rozpracowane. Czesi nie mieli nas rozpracowanych w ogóle, mam wrażenie, pod tym względem. Te trójki im wychodziły przypadkiem i byli zdziwieni, że mają te rzuty i odpalali na pałę troszeczkę. Finowie radośnie brali, co im dawaliśmy. Po prostu oni ze swoim ruchem piłki, organizacją gry grali na Lauriego. Lauri ściągał pomoc, szybkie dwa podania. Sanin, który wcale nie jest lepszym, na pewno nie jest dużo lepszym graczem od Michalaka. Te trójki walił z idealnie czystych pozycji. On po prostu miał te, za każdym razem na tej słabej stronie oni nie tylko mieli podania na sobą stronę, to jeszcze tam mieli jedną zasłonkę albo zmianę pozycji między dwoma zawodnikami ataku, przez nasza obrona się kompletnie gubiła, była tak skoncentrowana na tej mocnej stronie z piłką. I w ten sposób oni te trójki generowali jedną za drugą, a że mają dobrych strzelców, to je ładowali jedną za drugą po kolei. I to jest jakby nasza najsłabsza strona i się boję, że Ukraina będzie na słabej stronie umieszczała Michajluka i będą stamtąd walili. A lepiej, żeby on się nie odpalił, bo... Ale mam nadzieję, że no, jeśli my to widzimy sprzed telewizora, to na pewno trener mi liczyć, jakie może mieć do niego zastrzeżenia albo brak, też to na pewno widzi. On na pewno zdaje sobie z tego sprawę i to musi być systemowe rozwiązanie. I oby to działało dalej, tak? Z Czechami zadziałało, z Izraelem zadziałało, w tych dwóch kluczowych meczach zadziałało. Z Holandią nie zadziałało, ale Holendrzy to jest drużyna, która z kolei tylko za trzy rzuca. No właśnie. Oni rzucają tylko za trzy, więc oni siłą rzeczy musieli te trójki walić. Na szczęście nie byli zbyt utalentowani. Na szczęście. Ale tak jak powiedziałeś, no, trener Miličić wybrał swoją truciznę i kosztem tych trójek zabunkrował pole 3 sekund, przez co Polska też jakby pozwala na najmniej zbiórek ofensywnych wszystkim zespołom. Mamy jakby no, najlepszy ten procent i generalnie bardzo dobrze zastawiamy swoją tablicę, plus punkty drugiej szansy, no to jest niecałe 4 punkty drugiej szansy zdobywają zespoły przeciwko nam, więc no coś kosztem czegoś. Także no, pozwalamy na trójki, wiadomo, że 3 to więcej niż 2, ale z takich ponowień też da się wygrać mecz i zbierając w ataku, a Polska to ogranicza bardzo dobrze. Modulowanie ofensywnej zbiórki właśnie jest bardzo ważne, ponieważ mamy 3 centrów o bardzo różnej specyfice, tylko Oleg jest 2 poziomy nad Olkiem Dziewą i 2 poziomy nad Damianem Oleńczakiem, mimo wszystko. Jest dużo, dużo lepszym graczem od nich i tylko on ma tą wadę w przeciwieństwie do nich, bo z Dziewą mamy że nie zbiera, zbiórkę, z Oleńczakiem mamy dużo lepszą zbiórkę, Olek słabo zbiera, to mimo, jak na swoje gabaryty zwłaszcza. Ale dzięki tej taktyce możemy go dłużej utrzymać na boisku, ponieważ cała drużyna pomaga mu na tej zbiórce i no, potem on plus. z kolei może w obronie rotować, może pomagać na switchach, może w ataku być tym takim naszym dodatkowym rozgrywającym, więc ta taktyka pozwala nam wykorzystać atuty naszych najlepszych graczy. Więc to ma, mówię, duże, gigantyczne wady, że człowiek się złości na hali, jak widzi piątą z rzędu czyściutką trójkę rywala, ale z drugiej strony coś za coś. No. Dobrze, to teraz odwracając strony parkietu, co nam się najbardziej podoba, co się nie podoba w ofensywie naszej reprezentacji, bo wydaje mi się, że te schematy też są takie dość mocno jednak oklepane, mówiąc brutalnie. Regularnie pojawiają się te same akcje, no ale jednak reprezentacja Polski nie ma aż tylu zawodników na najwyższym światowym poziomie, żeby gdzieś grać jakieś takie zaskakujące dla rywala akcje, więc no, też jest raczej trochę obawa, że rywale po prostu mogą nas przeczytać, no ale w fazie grupowej do tej pory po prostu to wszystko wychodziło. I tu jak mam zastrzeżenia do obrony pewne, ale rozumiem jakby cały ten schemat defensywny, z czego to wynika, to w ataku mam jednak mimo wszystko bardzo duże zastrzeżenia, ponieważ mamy, ponieważ do tego ostatniego meczu, kiedy jak była trwoga, to poszliśmy do Michała Sokołowskiego i Olka Balcerowskiego, kompletnie zmieniliśmy naszą grę w końcówce z Holandią, żeby ten mecz wygrać, po prostu wycisnąć, to mamy tak naprawdę 3 akcje. My gramy albo pick and rolla z 45 stopni od kosza, gdzie ten pick and roll potrafi być 3-4 zasłony wstawiane z lewej z prawej, gdzie Mateusz Ponitka woła, tylko Olek postaw z prawej, Olek postaw z lewej, tak w kółko. I to jest takie bardzo toporne. Mamy albo izolację, wszyscy stają szeroko i albo AJ Slaughter rzuca trójkę, albo Mateusz Ponitka wjeżdża po V. Albo mamy takie coś, że zrzucimy do Olka i wszyscy zaczynają się ruszać. I ta ostatnia akcja bardzo dobrze działa, tylko ją gramy najmniej. To ścięcie ze słabej strony, na przykład tak. Kojarzy mi się Michalak, czy Sokół dobrze to robią, właśnie
I Balcerowski dobrze zrzuca wtedy, tak, więc tak, jest akcja i to fajnie działa. I to jest ten problem, że my nie mamy tego ruchu, jak właśnie nas, tam gdzie my zostawiamy słabą stronę rywalom, to jakbyśmy w ogóle w ataku też tej słabej swojej strony nie widzieli. Nie gramy na, tam gdzie nie ma piłki, tam nie ma żadnego ruchu. Tam, nie wiem, stawiamy sporadycznie zasłony i to raczej jak nasi gracze na siebie wpadną, a nie dlatego, że ktoś komuś chce postawić celowo zasłonę. I właśnie wracając do meczu z Finlandią. Sanin dostał na sobie stronie zasłonę. Przesuwał się troszeczkę do góry na 45, obrońca go gubił, dostał piłkę na czystą pozycję, walił trójkę. Mhm. Michala, który jest równie dobrym strzelcem jak on, zamiast dostawać piłkę na właśnie po zasłonie na sobie stronie, gdzie nie miał czystą pozycję, będzie sobie walił te trójki, puścić go po dwóch zasłonach i sobie przybiegnie coś, on musi dostać piłkę i z kozła coś kreować, to nie jest kompletnie jego gra. I jakby nie wykorzystujemy swoich atutów w ten sposób kompletnie. Jakub Garbacz trafił trzy trójki super kluczowe ostatnio, ale to były trójki wszystkie sytuacyjne. To były z Holandii, tak? Sytuacyjne trójki. To było takie, że odrzucenie piłki w bok, on po prostu walił 45, nie patrząc na akcję drużynową i tak dalej, sytuacyjnie poczuł ogień, trafił hitchecka. Aaron Cel tak samo. Poczuł ogień, trafił hitchecka z Izraelem. Ale nie ma czegoś takiego, że oni wypracują te trójki, zagramy te trójki. Czyli z jednej strony oddajemy trójki, z drugiej strony trójek nie generujemy sobie łatwych trójek. Trafiamy czasem te trójki, jak wielka trójka Olka Balcerowskiego. Ale to są trójki wszystkie takie troszkę przypadkowe, sytuacyjne. To nie ma takich trójek, że mamy wypracowaną tą całą akcję i to jest bardzo toporne w naszej grze. Mamy trochę zastrzeżeń, tak jak Maciek mówisz, właśnie do gry zespołowej, no ale myślę, że ciężko nam będzie gdzieś doczepić się do gry indywidualnej któregokolwiek z naszych liderów. No i właśnie, Erik, to by chciałbym zadać pytanie, kto tobie gdzieś najbardziej zaimponował? I to jest bardzo trudne pytanie. Zobaczmy sobie na grafikę liderów naszej reprezentacji. No właśnie, bo bardzo wyrównane i tutaj, to jest. I tutaj widzimy tak, punkty. Mamy czterech zawodników tak naprawdę, których można nazwać właśnie liderami naszej kadry. Punkty wręcz identyczne. Zbiórki, no wiadomo, AJ Slaughter gorzej z uwagi na po prostu wzrost i pozycję, na której gra. No i w asystach tutaj wyróżnia się Mateusz Ponitka, a pozostałe statystyki wszystkie są niemal identyczne. Zarówno Michała Sokołowskiego, AJ'a Slaughtera, Aleksandra Balcerowskiego, Mateusza Ponitki. No i tu trzeba wyróżnić chyba pierwszą piątkę po prostu naszej kadry. No i od razu nasuwa się problem, bo nie za bardzo mamy ławkę. Nie za bardzo mamy kogoś, kto tak dobrze pociągnąłby grę pod nieobecność naszych liderów i to jest trochę problem, ale ciężko mi wyróżnić jednego. Wydaje mi się, że Sokół zapadł tak w pamięć najbardziej przez mecz z Holandią, gdzie go pociągnął. 18 punktów w drugiej połowie. No, tak jak powiedziałeś, Kuba Garbacz też tam dużo dołożył. Także Sokół, mi się wydaje, że to są dobre mistrzostwa dla niego i zdecydowanie na plus. Mateusz Ponitka w pierwszym meczu był wybitny, naprawdę. Potem trochę przygasł, no też widać po statystykach. Na pierwszy mecz 26 punktów, potem już było słabiej. No kreacją bardziej się zajmuje, tu widać. No kreacją zdecydowanie. No, dużo robi generalnie, ociera się nawet o triple-double, czy brakuje mu tam asysty, trzech zbiórek, coś takiego. To niedużo, więc tym bardziej w europejskim baskecie to jest godne wyróżnienie jak najbardziej. No ale punktowo powinien jeszcze trochę więcej dać. No, skoro jest takim naszym liderem kadry, to fajnie byłoby oprzeć na nim tę grę i jeszcze bardziej, jeśli chodzi o punktowanie. Mi się właśnie podobają z kolei takie małe rzeczy. Mi się najbardziej podoba ogólnie, jeśli chodzi o najlepsze rzeczy w naszym ataku się dzieją, kiedy piłka idzie przez Olkę Balcerowskiego. To jest coś, czego bym w ogóle przed mistrzostwami nie pomyślał, jakby się coś w głowie przestawiło, to jest przed poziom wyżej. Kiedy on dostaje tą piłkę na grzyba, w sensie w okolicy linii osobistych, albo nawet na szczycie trójki, to nagle wszyscy wiedzą, że on może podać. I na słabą stronę, i do ścinającego gracza, i zawołać na koszyk rozgrywającego, czy to Mateusza, czy to AJ-a. I nagle cała kadra zaczyna się ruszać i wszyscy wtedy płynie nasza gra. To jest taki momenty najpłynniejszej gry są właśnie, kiedy Olek dostaje piłkę w ręce w pierwszym, drugim podaniu akcji ofensywnej. I wtedy się wszystko nagle zaczyna toczyć płynnie. I ja bym chciał tych akcji widzieć jak najwięcej. W ogóle w przyszłości w kadrze Polski widzieć jak najwięcej, robić z tego Olka takiego może nie Jokicia naszego, ale kogoś w tym stylu. Nie tam grać do niego pod kosz na postapy, ponieważ on te postapy robi zawsze tak, że dostaje się na kontakt z rywalem, zahacza tak ręką bardzo szeroko, takiego rola robi na centrze rywala, ale sędziowie mu to puszczają, więc póki to puszczają, niech to gra. Ale wolałbym właśnie, żeby on był takiej roli takiego rozgrywającego i po krótkim rolu gra i to jest, otwieram całą grę. I to jest właśnie najbardziej imponujący pojedyncza rzecz w naszej grze. To jest Olek Balcerowski w ataku. Mi się najbardziej podoba po prostu, bo wtedy nie tylko on gra dobrze, tylko cała drużyna gra dobrze. Mi się bardzo podoba, że Mateusz Ponitka, jak się zorientował, że mu te rzuty nie siedzą i w ataku nie daje aż tak dużo, ponieważ... No nigdy nie był strzelcem. Też. Strzelcem nigdy nie był, drużyny się przeciwko niemu ustawiają, blokują mu wejście do paint jeden na jednego.
umie zrobić dwie rzeczy. A, kreuje kolegów i mu się to ewidentnie podoba. Miał był duży, fajny rozmowa bodajże na Łukasza Ceglińskiego, tak. Właśnie z nim była, czy Piotrka Wesołowicza, była z nim rozmowa o tym, jak on chętnie podaje teraz i jak mu się to spodobało, być kreatorem dla innych. Ale już Zenicie się pojawiał, występował tak. Na jedynce też, więc i, jest przyzwyczajony do tego. Tu po raz pierwszy widzę, że ma tak dużo tych asystów tak. I tak chętnie. Jest większość akcji przechodzi przez niego. Tak. Jest czołówce asystowania. I mamy, że on... Jak jest taki trudny moment, jak mu nawet nie idzie, to akcja ponita po fał. Jest trwoga, dramat, zobaczymy to pewno z Ukrainą w paru sytuacjach, że będzie ponita, bierze piłkę, biega jak kula do kręgli między ludzi, odbija się między nimi i próbuje tam złapać od kogoś rękę w twarz i w ten sposób wymusić osobiste, uspokoić naszą grę. Takie daje, z piłki nożnej to jest takie, powiedzmy, podaje piłkę do Lewandowskiego, który daje się sfaulować. Lewandowski daje się sfaulować, mamy piłkę na połowie rywali, jest spokojnie. Tak samo jest ten faul ponitki. Tak. To jest ta akcja. Charakter Michała Sokołowskiego to jest charakter całej kadry. I to chyba do wszystkich liderów, można powiedzieć, nawet tych też nawet do rezerwowych. Ta kadra ma swoje wady, ma swoje zalety, ale charakter mają wściekły. To jest jeszcze od czasu Mike'a Taylora. Są zadziorni, walczą, szarpią, gryzą, nie pozwolą nic oddać. Sokół to w ogóle na ostatnich nogach, ten mecz z Holandią wyciągnął. 36 minut, no nie? Siłą też woli. Grał, co, siłą woli, po prostu jest nabity jak Milicic kabana. Mówił po meczu, że pytał Sokoła, czy nie chce zmiany, powiedział, że chce grać do końca, no i, tak, i super. O to chodzi. Trzeba przyznać, że mają ten charakter, AJ, który stał się takim naszym ważnym ogniwem, który jest bardzo lojalny, od 7 lat przyjeżdża to na kadrę. To też jest super, naprawdę, to jest super, że od tylu lat... No, o tym chyba Marcin Gortat też wczoraj mówił, że Amerykanie generalnie czy robią tak, że myślą tylko o powrocie do, grając w Europie, myślą tylko o powrocie do domu, do siebie i nie za bardzo chce im się przyjeżdżać na te kadry. AJ też miał chyba kontrakt na 3 lata, coś takiego. Taki oficjalny. Oficjalny, tak. No, a tutaj bardzo fajnie się zachowuje. No, wiemy, jak było z Loganem wcześniej i tak dalej, więc tutaj AJ super. To mój ulubiony świetne. Chyba naturalizowany Amerykanin. To jest świetne, ale AJ ma właśnie to, że on też ma ten taki charakter, że stara się jak może, walczy, przyjmie jakiś faul i też potrafi, on kiedyś tego... Jeszcze rok, 2-3 lata temu tego nie było w kadrze. On teraz potrafi zrozumieć, kiedy ma zejść do drugiego szeregu. Tak. Jest jak taki weteran, który okay, przeszkadza idzie mu oddanie mi, to łapie piłki flow jak z Izraelem, rzuci Avdiji piłkę w tyłek, odbije sobie strzeli. Niesamowite. Ale jak jest taki moment, albo że... Albo narzuci o tablicę. Tak, albo widzi, że jest Olek i Sokół, oni ciągną, no to on gra i była taka akcja pod koniec meczu z Holandią. Zagrali pick and roll z Olkiem, mówię, Jezu, AJ, tylko nie rzucaj, bo to pewnie nie siedzi. On podał do Olka w ostatniej chwili, kiedy cała drużyna Holandii była przekonana, żeby nie zawrócił. We trzech do niego szli, zrzucił piłkę, Olek skończył, bo on umie wyczuć. Nauczył się tego czucia gry jakby całej drużyny. Więc charakter drużyny to jest dla mnie nasza najmocniejsza strona zdecydowanie. I ciekawe dokąd dowiezie, bo mamy też rywala też z takim charakterem dosyć solidnym. W ogóle Olek Balcerowski to też warto wspomnieć. O jego skuteczności za dwa, bo on ma najlepszą skuteczność na całym turnieju, powyżej 82%, 83% prawie. No to jest niesamowite generalnie, no, rzucać na takim procencie. No wiadomo, jest wysokim graczem, raczej kończy spod kosza. No jeżeli już rzuca za dwa, no to wiadomo, że to wszystko jest pomalowanym, ale ta skuteczność jest godna podziwu. Nie poduje, po prostu. 4 na 5 rzutów pada, ponad 4 na 5 rzutów zawsze. I możemy to, co zaczął na Jokiciu ostatnio z Serbią, to wiadomo, tego nie pamiętamy, dostaliśmy 30 w papę, ale na Jokiciu pierwsze dwie akcje, haczek, akcja, speak and roll, pięknie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o to nasze indywidualności, czymś jeszcze zaskoczyć i Ukrainę, no i nas jako kibiców też, czy nasza reprezentacja jest w stanie zaskoczyć, odkryć coś nowego. No bo jednak jak patrzę na tą rotację, no jednak jest kilku zawodników, którzy no niestety pokazują, że no ta ławka jest trochę za krótka. To jest to, co Eryk, ty powiedziałeś, że brakuje gdzieś trochę tego drugiego szeregu. No jest kilku zawodników, którzy nie mieli swojego dobrego jeszcze takiego wyjątkowego meczu, a bardziej jak już on to dają jednak argumenty o tego, żeby jak najszybciej z boiska ich ściągać i wprowadzać te postaci, które przed chwilą mieliśmy na grafice. No jak sobie tak przejdziemy z Czechami, świetny mecz Mateusza Ponitki, AJ Slotera. Z Finlandii to wiadomo zapominamy. Z Izraelem zwycięstwo, AJ Slotter, drugoplanowa rola, Aaron Cel też świetnie, fantastyczny akcja. Dołożył jeszcze Mateusza na Avdii. Oczywiście, ale już tak patrząc bardziej gdzieś punktowo. Z Holandią mecz oczywiście Michała Sokołowskiego plus Jakub Garbacz, który się pokazał z dobrej strony. Miał takie swoje 5 minut w trakcie tego turnieju. Z Serbią można gdzieś powiedzieć, że Michał Michalak, no bo zdecydowany lider punktowy, no ale jednak to wynikało też z liczby minut danych zawodników, no i jednak przegraliśmy. I do tego jeszcze gwiazdka. W każdym z tych spotkań na wyrównanym
takim świetnym poziomie grał Oleg Balcerowski. No i pytanie, co jeszcze się może wydarzyć z Ukrainą, żeby znowu ktoś tam taki wyrósł, skoro tak naprawdę każdy już w tej kolejce był i już swoją taką szansę wykorzystał. Ja mam ogromną nadzieję na to, że jak gramy z tą Ukrainą, która ma jedną z najlepszych obron na mistrzostwach i która dobrze trójki broni z kolei, żeby tam spróbować troszeczkę pokreować właśnie te rzuty dla naszych strzelców. Żeby mam nadzieję, że tutaj mając 3 dni na przygotowanie się tak naprawdę Milicic przygotuje. Zaskakują nawet na początek meczu, zwłaszcza żeby rozciągnąć od razu ich obronę. Bo jest taka dobra obrona, która stanie bardzo ciasno, na początku, no to trzeba ich najpierw rozstrzelać. Trzeba ich zmusić, żeby wyszli szeroko na parkiet i w ten sposób szukać okazji dla liderów potem. Mm-hmm. I żeby jak ich rozciągnąć? Nie rozciągniesz obrony rywala grając izolację, nawet rzucając za 3 po tej izolacji, ponieważ to jest gra 1-1 tak naprawdę, ewentualnie 2-2. Trzeba zagrać akcję zespołową, zagrać zasłonę na Cela, zagrać zasłonę na Garbacza, zagrać zasłonę na Michalaka. I Michalak, i Garbacz mogą być takimi naszymi przyciętymi do polskich warunków JJ Redickami, powiedzmy, że pobiegną po 2 zasłonach, odpalą trójkę. Jeśli oni trafią na przykład po trójce, po 2 trójki w pierwszej połowie meczu, to Ukraina będzie musiała stanąć szeroko. I wtedy nagle jest wszystkim dużo łatwiej. Jest łatwiej penetrować pod kosz, łatwiej jest grać pick and roll z Lechem Balcerowskim, łatwiej jest, żeby Michał Sokołowski miał te swoje takie bardzo siłowe penetracje, żeby Mateusz Ponitka wjeżdżał po faule. To bardzo tam dużo ułatwi, ale trzeba ich najpierw zmusić, żeby stanęli szeroko. A żeby stanęli szeroko, musimy po prostu grać na strzelców. Nasi strzelcy w żadnym znaczącym meczu jeszcze nie mieli dobrego meczu. Garbacz miał te 3 trójki takie sytuacyjne. Michalak miał w meczu, który Soku tak naprawdę... też można uznać go za strzelca. No tak, ale to jest też sytuacyjne te trójki. Tak. Michalak miał te trójki w Serbii, które tak naprawdę nie znaczyły dla nas za bardzo nic, ale fajnie, że tam się rozgrzał. Na pewno. Bo taka strzelba musi się rozgrzać. Też nie grał z bylekim, nie oszukujmy się. Rozruszał rączkę i teraz mamy nadzieję, że będzie palił dalej siatkę oby. Z Ukrainą. Ja jeśli mam powiedzieć, kogo bym typował, że może być bohaterem, kto może nas uratować, powiedzmy, z Ukrainą, bo nie jesteśmy w tym meczu faworytem mimo wszystko, to właśnie może być Michalak. To ja wierzę mocno, że on nie będzie dostał piłki na granie pick and rolli i potem próbowanie kreować sobie sytuacji, tylko dostanie jakąś zasłonę, jedną na swojej stronie, 2 na swojej stronie, bo Ukraińcy wiedzą, że my na samą stronę nie gramy. Oni to wiedzą, mają nas rozpracowanie, więc trzeba ich zaskoczyć, trzeba im pokazać, tak, stajecie wąsko i wszystko na mocną stronę dajcie, bo my i tak nie przerzucimy. No to teraz patrzcie, i tam zasłonka, jedna Garbacz, Michalak, ja bardzo mocno na to liczę, ponieważ wszystkie mecze, gdzie strzelec odpala, nagle sobie się robią łatwe. No tak. Garbacz odpalił z Holandią, nagle Sokół z Balcerowskim mogli ich cisnąć. Odpalił Cel z Izraelem, nagle mieliśmy drogę pod kosz otwartą. Z Czechami Ponitka trafiał te trójki, też tam to nagle musieli do niego go podwajać wyżej, do góry wychodzić i nagle znowu graliśmy w ataku 4-3 poza Ponitką, więc musimy to jest znaleźć powiązane. Trójki. To tak. Jest prosta, koszykówka jest bardzo prosta, nowoczesna. Są trójki, wygrywa się mecz. No, łączymy się w tej chwili, zaraz przejdziemy do omówienia Ukrainy, ale łączymy się w tej chwili z Berlinem, w którym jest Mateusz Ligenza, program pierwszy Polskiego Radia. Cześć Mateusz. Cześć panowie, witam was serdecznie. Słuchaj, polscy kadrowicze dołożyli ci trochę obowiązków, bo potem jak byłeś kilka dni w Pradze, musiałeś się wybrać do Berlina, ale chyba nie narzekasz na to, że musiałeś tam pojechać. Nie, nawet pytałem dzisiaj Igora Milicia po treningu, czy oni tęsknią za rodziną i czy chcą wracać, czy jednak zamierzają trochę pozostać tutaj w tym Berlinie. Rzeczywiście teraz najważniejszy mecz przed nimi. Włączyłem się do rozmowy dosyć późno, ale słyszałem, że rozmawialiście o tych trójkach i taki obrazek z dzisiejszego treningu, właśnie najdłużej oddawali rzuty, najdłużej zostali po treningu Michalak i Garbacz, tak jakby wysłuchali waszej prośby i ćwiczyli te rzuty z dystansu. Zresztą wtedy wówczas pozostali kadrowicze oglądali końcówki meczu, który prawda dopiero co się zakończył, a więc Turcja-Francja, tam porażka 1 punktem Turcji, nie wiem, czy zdążyliście omówić to spotkanie, natomiast w kółeczku wszyscy oglądali poza Garbaczem i Michalakiem końcówki tego spotkania, ale nie zdążyli go dokończyć, dlatego że Finowie musieli wejść na trening, a no cóż, trzeba było zwolnić arenę, zwolnić taką małą halę, wygląda mniej więcej jak taka jakaś licealna kawał drogi od tej głównej Mercedes-Benz Arena. Natomiast rzeczywiście te trójki będą mega kluczowe, tym bardziej, że AJ Slaughter właściwie odpalił nam w 2 meczach, a tak to 3 punkty, 6 punktów, 4 punkty. Jak gdybyśmy mieli go zablokowanego, a jednak bardzo liczymy na tego strzelca przede wszystkim w tym jutrzejszym spotkaniu. No i też pytałem oczywiście kadrowiczów o ten mecz pierwszy kontrolny, kiedy przegraliśmy różnicą 28 punktów. Trudno do tego wracać, dlatego że my byliśmy po 10 treningach w tydzień w Warszawie,
a więc byliśmy na zupełnie innym etapie przygotowań. Natomiast to, co było ważne dla trenera Milicicia, to poznanie pewnych zagrywek. Mówi, że nawet wiemy, jak niektóre zagrywki nazywają. Zatem na pewno można było pewne rzeczy wyciągnąć, pewne wnioski po tym spotkaniu przegranym, kontrolnym. Nie było oczywiście Lena, nie było u nas AJ Slotera, to będzie zupełnie inny mecz. Natomiast myślę, że z tych rywali, na których moglibyśmy trafić, no to dobrze, że Ukraina, a nie Chorwacja, bo Chorwaci to trochę więksi tacy cwaniacy, prawda? Szczególnie w strefie podkoszowej. Myślę, że mielibyśmy z nimi większe problemy. Rozmawiałem z kilkoma też dziennikarzami z Ukrainy. Oni oczywiście są przekonani, że to oni będą górą. Natomiast zwracają uwagę, że Len gra przede wszystkim poniżej oczekiwań i nie ciągnie tego zespołu. No jutro 12 będzie mega, mega ciekawie. No i pytanie, czy będziemy świętować, czy będziemy pakować się do domu. Będziemy świętować. No, oby tak było. Słuchaj, a powiedz, jako osoba, która jest tam na miejscu, no bo też wiemy właśnie, że był ten trening polskiej reprezentacji, więc wiedzieliśmy, że no nie ma raczej tutaj ani możliwości, ani też sensu polskim koszykarzom przeszkadzać jakimiś łączeniami, to powiedz, jak z twoich obserwacji wygląda też w ogóle sytuacja w reprezentacji? Mówię tu zarówno o atmosferze, jak i tych ostatnich dniach właśnie o treningach, podejściu do tego najbliższego spotkania, to co widziałeś chociażby wczoraj, dzisiaj już na miejscu w Berlinie, czy może też czymś to się różni od tego, co zauważałeś w Pradze? Jak to wszystko ewoluowało? Ja mam wrażenie, że cały czas jest jakiś taki wyjątkowy spokój i nawet pamiętam pierwszą konferencję prasową przed rozpoczęciem w ogóle turnieju dla nas, na której pojawił się Mateusz Bonitka i ja go pytałem, czy czuje jakąś ekscytację, czy jakby no nie może się doczekać tego, że wówczas, prawda, stał przed, przepraszam, chyba zniknąłem wam na chwilę, że wówczas stali, prawda, przed tym pierwszym spotkaniem z Czechami. On mówi, że czuje wielki spokój, dlatego że już wiele bardzo ważnych spotkań rozegrałem i tutaj widzę, tak samo kadrowicze do tego podchodzą. Atmosfera jest całkiem przyjemna. Widać też to pod koniec treningów, gdy są jakieś takie mini konkursy, kto trafi z połowy, gdzieś tam jakieś pewnie wewnętrzne, może jakieś mini zakładziki. Dzisiaj widziałem, tam była jakaś rywalizacja między Olkiem Dziewą a Olkiem Balcerowskim. Chyba Olek Dziewa wygrał, ale w międzyczasie też rozmawiałem z trenerem Miliciciem, więc być może akurat był inny wynik, ale z takich krótkich obserwacji. No i co, no, na przykład Jarek Zyskowski, z którym rozmawiałem też krótko po meczu, gdy pytałem go o ten mecz z Ukrainą, to wspominał, że ta porażka w tym meczu kontrolnym wynikała z tego, że zajechali nas fizycznie, a tutaj, na przykład podczas tego turnieju, jeżeli rozmawia się, chociażby jak rozmawiałem krótko z trenerem Pešićem, a więc z trenerem reprezentacji Serbii, z Jirim Žitkiem, a więc pierwszym reprezentantem Czech, który trafił do NBA, zresztą spędził 3 sezony, teraz jest komentatorem, to mówi, że wy wyglądacie świetnie fizycznie. I o tej fizyczności dużo się mówi, dużo się słyszy. Na pewno dużo też dało to, że mieliśmy teraz kilka dni oddechu, bo w tydzień rozegraliśmy 5 spotkań. Transfer, co prawda, do Berlina. Wczoraj był trening reprezentacji Polski, ale głównie po to, żeby zapoznać się z tą areną, dlatego że właśnie teraz są mecze cały czas, zresztą za chwilę Słowenia rozpoczyna albo już zaczęła, bo tam też jakieś delikatne opóźnienie ze względu na ten pierwszy mecz, który zakończył się niedawno, no to nie byłoby okazji, żeby powąchać, prawda, parkietu, gdzieś się rozejrzeć się dookoła, bo tak jak już wspomniałem wam wcześniej, treningi odbywają się na takiej małej hali całkiem daleko stąd. Spokój, duży spokój, ale domyślam się, że to może być najważniejszy mecz w ogóle w karierze trenerskiej dla trenera Igora Milicicia. Zresztą też najprawdopodobniej ćwierćfinalista trafi na Słowenię. Zatem no, kto by nie chciał zagrać przeciwko Doncicowi, prawda? Tak, no mówiłeś o tym odpoczynku. Myślę, że ten odpoczynek jak najbardziej może się naszym kadrowiczom przydać, no bo gdzieś te słabsze występy przeciwko Finlandii czy Holandii, chociaż ostatecznie ten mecz wygraliśmy, no też możemy gdzieś zrzucać na fakt, że były to mecze tak zwane no back to back, czyli po prostu dzień po dniu. No to jeszcze na koniec pytanie, Mateusz, właśnie o ten mecz z Ukrainą. Gdzie ty widzisz tutaj faworyta? Wspomniałeś o tym, że rozmawiałeś z dziennikarzami ukraińskimi, że oni są pewni siebie, ale wydaje mi się, że tutaj obie reprezentacje podchodzą raczej, czy w ogóle środowisko obu reprezentacji podchodzi w ten sposób, że no jest zadowolone z tego trafu, że po prostu uniknęły obie drużyny na tym etapie kogoś znacznie silniejszego i obie mogą tutaj upatrywać swoich sił. Tak, no tam dużo wspominał trener Igor Milicic o powrocie do tranzycji, że żeby nad tym elementem się na pewno skupić. Faworytem są Ukraińcy i myślę, że oni też tak o sobie myślą, zatem oni muszą, a my możemy
myślę, że w takim podejściu możemy upatrywać szansy, bo kiedy my możemy, to potrafimy być bardzo nieprzyjemni. Kiedy gramy z taką reprezentacją jak Serbią, no to widać te różnice, kto marzy o złocie, a kto marzy o tym, żeby awansować do ćwierćfinału. Natomiast no, na pewno koszykarze grają o to, żeby mieć, myślę, taki spokój na najbliższe 2-3 lata, bo skoro pewnie najbliższy turniej w 2025 roku dla nas, no to ten powrót do Mistrzostw Europy z tego roku, jeżeli będziemy w ćwierćfinale, no to na pewno będzie przyjemniejszy i też damy sobie szansę, żeby się sprawdzić, żeby móc nawet, tak jak ja trochę patrzyłem na spotkanie z Serbią, a więc wiadomo było, że pewnie przegramy i całe szczęście, że tak nam się ułożył ten terminarz, co jest i tak szokujące, że my graliśmy w tym meczu o wyjście z pierwszego miejsca z grupy, ale każda udana akcja naprzeciwko silnych rywali powinna cieszyć, powinna budować. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania. Mecz z Holandią, pamiętam, że mnie nieprawdopodobnie zmęczył. Dawno się tak nie zmęczyłem, oglądając reprezentację Polski i też i trochę z nerwów. I też dziwiłem się, że byliśmy w stanie po takich świetnych meczach jak z Izraelem czy z Czechami wówczas praktycznie sobie skomplikować całą sytuację. I mam nadzieję, że ten mecz z Ukrainą będzie podobny ze względu na te doświadczenia właśnie z Czechami czy z Izraelem. Do tych spotkań chciałbym, żebyśmy gdzieś tam się zbliżyli. No i żeby ktoś, może niekoniecznie nowy, się narodził, bo ja bym chciał zobaczyć wreszcie AJ'a Slotera, który znów nie jest zablokowany, nie jest przystawany do ławki rezerwowych, bo siedział długimi fragmentami, kiedy mu nie szło. Chciałbym zobaczyć znów walecznego Sokoła, który bardzo dużo daje charakteru tej reprezentacji. No i żeby Oleg Balcerowski nie łapał fauli, bo kiedy Olek siada na ławce, to pewnie gdzieś tam widzieliście taką statystykę, że kiedy mamy Olka Balcerowskiego bodajże 30, no to mniej więcej samo przez się mówi. Żeby nie było dużo takich kontrowersji, jak jakieś ofensy odgwizdywane, szczególnie gdy na parkiecie były gwiazdy z NBA. Może to też dobry znak dla nas, że Ukraina chociaż ma zawodników, którzy tych meczów w NBA rozegrali wiele, to nie mają takich wielkich gwiazd. I może gdzieś nie będzie takiego specjalnej takiej próby wymuszania kontrowersyjnych gwizdków. No i żebyśmy walczyli do samego końca, walczyli o marzenia, nie chcieli wracać do domów, żeby żony, dziewczyny jeszcze uzbroiły się trochę w cierpliwość i poczekały na naszych reprezentantów, bo piękny dzień nam się jutro szykuje, bez względu na wszystko. Tak, no też będziemy jak najbardziej oczywiście trzymać kciuki i też liczymy, że wszystko to się spełni właśnie i z tymi faulami Balcerowskiego i z tym odblokowaniem się AJ Slotera. Dziękujemy, Mateusz, za ten... Cześć, Mateusz, do jutra, łapiemy się jutro, do zobaczenia. Trzymajcie, panowie. Do usłyszenia. Oglądajcie dalej teraz. Jasne, dzięki. Na razie, cześć. Dobrze, panowie, wracamy w takim razie do studia i wracamy do rozmowy o Ukraińcach, no bo Ukraińcy w odróżnieniu do reprezentacji Polski mają zawodników NBA w swoim składzie. Tutaj od razu też przypomnienie, jeżeli przed chwilą też widzieliście taką beleczkę, jeżeli chcecie oglądać mecze NBA, to możecie wykupić Canal Plus online, tam możecie te transmisje w trakcie sezonu znaleźć oraz wiele więcej innych też wydarzeń sportowych, szczegóły w linku pod tym filmem, tam też możecie przeczytać, co dokładnie was tam w Canal Plus online czeka. A czeka was między innymi właśnie Aleks Len czy Światosław... Aleks Len to może nie, gdzieś tam na ławce pewnie usiądzie jako trzeci center, ale Michajluk może, chociaż on teraz chyba nie ma klubu. Teraz nie ma klubu, ale no, mogę podejrzewać, że znajdzie. Dobrze, zobaczmy sobie na szybko w takim razie jeszcze wyniki Ukrainy z tej fazy grupowej, żebyśmy też wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ukraińcy wygrali swoje pierwsze 3 mecze. Długo męczyli się z Estonią, bo to zwycięstwo, pierwszy raz na prowadzenie w tym meczu wyszli w ogóle 55 sekund przed ostatnim gwizdkiem. Potem zaskakujące zwycięstwo mimo wszystko z gospodarzami tak, w Mediolanie z Włochami. No i od tego momentu porażki. No, nie mielibyśmy nic przeciwko, jakby tak skończyli właśnie najpierw trzy zwycięstwa, potem 3 porażki, no bo teraz ten 6 mecz będzie właśnie z reprezentacją Polski. No i od razu zaraz możemy też zobaczyć statystyki właśnie lidera Ukraińców zdecydowanego, Światosława Michajluka, czyli zawodnika NBA, no, który najwięcej spotkań w karierze zagrał w NBA w Detroit Pistons i tak się składa, że mamy jednego, ciężko powiedzieć z ilu, ale no jednego z nielicznych kibiców Detroit Pistons w studiu, więc Maciek, jakbyś mógł nam przedstawić, na co mamy jako kibice reprezentacji Polski, czy też zawodnicy po prostu naszej kadry, na co mają uważać przeciwko Ukraińcom, przeciwko temu zawodnikowi?
Michajlu, to jest taki typ gracza, który na poziomie europejskim może grać tak naprawdę od 2 do 4, a momentami może nawet rozegrać, a centra typu Olka nawet może przykryć, jeśli Olek fizycznie. To jest gość, który grał w NCAA w ataku jako rzucający obrońca, w obronie jako silny skrzydłowy. W NBA też ta jego rola troszkę się bujała, ponieważ jest bardzo silny fizycznie, ma bardzo dobrą pracę nóg, dobry rzut. No problem jest taki, że jest jak na NBA relatywnie mało atletyczny i dlatego ma ten problem z tym... Ale jak na Europę już jest bardzo atletyczny. Właśnie o to chodzi, że na NBA jest na granicy tego atletyzmu dopuszczalnego, żeby w ogóle być w stanie grać. W Europie jest prawie że bogiem koszykówki, jeśli chodzi o atletyzm połączony z... No, ja pamiętam, on już na U16 latał nad obręczami, tak. Niesamowity był. Siła, rzut, praca nóg, mądrość boiskowa, to go zdecydowanie wyróżnia i... Problem jest taki, że nie możemy pozwolić mu na dużo ruchu bez piłki. Nie możemy pozwolić mu na rzucanie czystych trójek, więc tutaj będzie super ważne, żeby on nie odpalił dosyć szybko, ponieważ on jest też takim strzelcem, takim microwave scorer nazywa tak, w Stanach, że jak dostanie już piłę... Mikrofalówka, żeby przetłumaczyć tutaj dla niektórych na czacie, szybko się podpala, wytłumaczmy wszystko. I w każdym razie gość rzuca te trójki seriami i naprawdę jak trafi jedną, dwie, to potem zacznie rzucać przez ręce i jeśli pozwolimy mu trafić właśnie ze słabej strony, odpuścimy go, bo Ukraińcy są dosyć dobrze poukładani i mogą go używać jako przynęty, że grają na przykład pick and rolla na mocnej stronie, a tam Michajluk sobie zbiega na sobą stronę i jeśli nie stajemy przy nim gracza, to jest jeden odrzut piłki i trójka w twarzy. To będzie ten problem. Więc przede wszystkim trzeba uważać na jego rzuty i trzeba uważać też na to, że on na poziomie europejskim jest na tyle dobrym, że on może zaatakować closeout, czyli jak odpuścimy go na sobie stronie, on dostanie piłkę i będzie miał gracza w ruchu, obrońcę. Jeden pump fake do góry, gość jeden zwód, obrońca leci w górę albo podchodzi za blisko, on jednym krokiem i mija i siła fizyczna po prostu bierze go się na bark, na bioderko, może aż do kosza dojechać. Więc no mamy... Sokół i Mateusz będą musieli wyjść. Ja myślę, że to jest Sokół i Mateusz będą siedzieć na nim cały czas na zmianę i mi się, że będziemy grać, tak mi się wydaje, tak stawiam, że będziemy grać w obronie jakiejś kombinacji, w ogóle box and one na przykład, typu, że czterech gości stoi w strefie albo czterech gości kryje indywidualnie, a jeden jest przyklejony na plaster do Michajluka. Tym bardziej, że ten Tkaczenko, który też dobrze rzuca, ale za dwa, a nie za trzy, ten rzucający obrońca ich, za trzy, no chyba trafił dwa rzuty w tym turnieju, a... I to tylko chyba z Włochami, a poza tym nic specjalnego, nic mu nie siedzi, w sensie... więc warto odpuścić może i liczyć, że jak mu nie siedzi, to nie będzie siedzieć dalej. Ukraińcy mają relatywnie słaby atak. Ukraińcy mają ogólnie bardzo dobrą obronę na tym turnieju, słaby atak. Nie możemy dać się temu atakowi rozbujać, ponieważ jak się rozbuja, to jest nawet byli w stanie pokonać Włochy, byli w stanie rzucić Chorwację 85 punktów. Więc to nie jest ten atak, jak się go pozwoli im się rozbujać. A jak się Michajluka przykryje, to ich pozostałe gwiazdy, czyli Tkaczenko, nie trafia trójek, jest Jusuf Salon, który poszedł w racie NBA, został wybrany, jest taki półgracza NBA, grał dwa razy na lidze letniej, nic specjalnego tam nie pokazał, ale cały czas drużyny NBA mają do niego prawa. On też rozczarowuje Aleksi Len. Rozczarowuje bardzo mocno, jest chyba piąty dopiero pod względem, gracz z NBA jest dopiero piątym pod względem minut zawodnikiem i to jest tak naprawdę jedyny gracz w kadrze Ukrainy, który ma rolę w NBA w tym momencie konkretną. Jest centrem od 1 do 3, zależy jak się ułoży, czasami bywa pierwszym centrem, czasami bywa poza rotacją, ale jest cały czas dobrym zawodnikiem. Tutaj rozczarowuje, oby się na nas nie przełamał, ale ważne jest, że jak się wyłączy Michajluka z tego i tak słabego ataku Ukraińców, to jest szansa, że oni będą nas, bo oni będą nas dusić w obronie. Ja podejrzewam, że mimo wszystko ten mecz z nimi to nie będzie jak mecz z Czechami. Nie będzie ładne spotkanie, mi się wydaje. Nie generalnie. Będzie jakieś piękne. To nie będzie jak mecz z Czechami albo jak mecz z Izraelem. To będzie jak mecz z Holandią. Że oni, Holendrzy nas przeczytali, Holendrzy mieli na nas game plan, szukali czystych trójek i murowali pod koszem, cisnęli naszych rozgrywających na piłce, żeby oni musieli się tą piłki jak najszybciej oddawać. Przez to w pierwszej połowie wyglądaliśmy obrzydliwie w ataku. I trzeba zrobić, że nie tylko my wyglądamy obrzydliwie w ataku, ale też, żeby Ukraina też wyglądała obrzydliwie w obronie, w ataku. No, w ataku. Panowie, w ogóle, żeby wyglądali obrzydliwie. Przerwamy na chwilę, bo mamy ważniejszą osobę tutaj w tym momencie na Skype. Jest z nami dyrektor sportowy reprezentacji Polski, Łukasz Koszarek. Cześć, Łukasz. Cześć, witam serdecznie. Powiedz, jak wrażenia po tym pierwszym meczu, pierwszej ósmej, jakie wnioski z tego pierwszego meczu w Berlinie? Bo słyszeliśmy, że byłeś w tym spotkaniu, a zaczęła się ta faza pucharowa naprawdę ciekawym widowiskiem.
No tak, wrażenia jest pierwsze i najważniejsze. Nigdy się nie poddawaj, bo Francja już w zasadzie była, no już była tam w drodze do Paryża i tu niewyobrażalne, niewyobrażalny szereg sytuacji. Pierwsze, Cedi Osman nie trafia dwóch osobistych, później strata i tak naprawdę ten mecz, który w zasadzie Turcy mieli w rękach, wypuścili w dogrywce, również nie mieli szczęścia, bo w ostatniej sekundzie Korkmaz zakozłował się trochę i co? I Francja trochę niezasłużenie gra dalej, ale kto o tym będzie pamiętał? Jutro. No. Powiedz, w jaki sposób w ogóle ty przeżywasz, jak podchodzisz do tego turnieju? Przepraszam, jest to twój pierwszy turniej nie jako zawodnik na Eurobaskecie, tylko właśnie jako dyrektor. Jak to jest obserwować tą kadrę z tej perspektywy? No i patrzeć tak naprawdę na zawodników, którzy być może są albo inaczej są blisko osiągnięcia wyrównania wyniku reprezentacji Polski na Eurobaskecie najlepszego 25 lat, czyli awansu do ćwierćfinału. No na pewno jest to dużo bardziej stresujące niż jak się gra, bo naprawdę zależy mi bardzo, żeby ci chłopacy byli, no, byli po tym turnieju, tak jak powiedziałeś, zamarzą te nasze występy jednym wielkim, bo gdzieś tam naprawdę gramy dobrze, mamy trochę też szczęścia w losowaniu i naprawdę jesteśmy blisko ósemki, więc bardzo im kibicuję, może nawet za emocjonalnie i czasami aż myślę sobie, że zdecydowanie potrzeba trochę zimniejszej krwi od nas i trochę więcej takich, no, takich z boku przemyśleń. Żeby tym chłopakom pomóc. Mm-hmm. Słuchaj, w Polsce się mówi właśnie o szczęściu w losowaniu, co też powiedziałeś, ale na Ukrainie też pewnie mówią o szczęściu w losowaniu. Jak ty oceniasz te szanse obu zespołów na awans do 1/4? Ja myślę, że tu minimalnym faworytem jest Ukraina. 60-40 być może dla nich. Pokonali nas w sparingu, ale oczywiście wtedy AJ Slaughter nie grał. Mateusz Ponitka to był w zasadzie pierwszy kontakt z nami. Więc myślę, że swoje szanse będziemy mieli, ale też trzeba powiedzieć, że ta Ukraina naprawdę nie jest złą drużyną. Ma gracze NBA, są bardzo fizyczni, a ten styl nam trochę mniej leży. Natomiast no, chyba trochę łatwiej będzie z Ukrainą niż jakbyśmy mieli na przykład z Francją czy Słowenią grać. Tak, no to może tylko podejrzewać, no ale patrząc chociażby na właśnie na roster obu, czy tam kilku tych zespołów, to jak najbardziej ta Ukraina raczej powinna nam najbardziej z nich podpasować. Czyli uważasz, że ten mecz sparingowy pierwszy nie jest raczej żadnym wyznacznikiem, tak? Bo też no, mało osób w Polsce miało okazję to spotkanie oglądać, a wynik był tam dosyć porażający niestety dla naszej reprezentacji. No przegraliśmy 60-88. Nie, te sparingi, każda drużyna w sparingach idzie swoim torem i w zasadzie oczywiście każda chce wygrywać, ale gdzieś tam każdy trener ma swój plan na te sparingi. To był nasz w zasadzie pierwszy sparing po tym ciężkim obozie przygotowawczym, więc te ciężkie nogi no, było widać na boisku. Już kolejne mecze graliśmy dużo lepiej. Więc paradoksalnie nam się przyda to, bo gdzieś tam Ukraińcy mogą być trochę spokojni, my natomiast wiemy, jak mamy nie grać z nimi. Cieszymy się oczywiście wszyscy tym wynikiem i pozytywnie wypowiadamy o reprezentacji, zwłaszcza w ostatnich dniach. Natomiast no, też muszę spytać ciebie jako dyrektora sportowego właśnie reprezentacji, w jakich kolorach maluje się przyszłość tej kadry? No bo jednak pamiętamy fantastyczny wynik na Mistrzostwach Świata w 2019 roku. Teraz być może znowu awansujemy do ósemki, tym razem na Mistrzostwach Europy. Mamy na to spore szanse. No, wyszliśmy z grupy, zrealizowaliśmy ten plan nawet z nawiązką, bo z trzeciego miejsca, mając taki sam bilans jak druga drużyna w grupie. Natomiast wiemy, no nie zagramy na dwóch największych, najbliższych imprezach. Pod znakiem zapytania stoi też nasz udział w kolejnym Eurobaskecie, a wszyscy kibice też czekają, żeby zobaczyć w grze w biało-czerwonej koszulce Jeremiego Sochana. Więc jaki jest ten najbardziej pozytywny scenariusz gdzieś na kontynuowanie tej pasy, żeby no, po prostu nie było tak, że to będzie tylko taki moment euforii o koszykówce w Polsce i on nagle pryśnie gdzieś tydzień po zakończeniu Eurobasketu? No tak, myślę, że ten brak na Mistrzostwach Świata na pewno jest w jakimś sensie bolesny dla nas, bo
No bo myślę, że mogliśmy tutaj spisywać się dużo lepiej. Przyszłość, myślę, że przyszłość jest w dobrych, można w kolorowych barwach myśleć, szczególnie, że mamy tutaj, mam tu na myśli oczywiście przyszłość Jeremiego Sochana, który gdzieś tam tą kadrę może wzmocnić i dać nam takiego, no, dać nam coś ekstra, bo wiadomo, że w zasadzie on ma 20 lat dopiero, jest już graczem NBA i wierzymy, że będzie z roku na rok coraz lepiej, będzie coraz lepszy. I naszym celem jest oczywiście awans na Mistrzostwa Europy 2025 i tam myślę, że to będzie taka impreza, którą na pewno polscy kibice nie zapomną. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie, już tak wybiegając w przyszłość, no bo faktycznie no Jeremy, Oleg Balcerowski to są podobne roczniki, no a też liderzy naszej kadry no raczej nie są jeszcze w takim wieku, żeby gdzieś się żegnać z narodowymi browami, więc oby ten progres też był widoczny, ale na razie oczywiście cieszmy się tą najbliższą przyszłością i oby było się z czego jutro cieszyć, już nie przeszkadzamy tam w obowiązkach związanych właśnie z kadrą, więc dziękujemy bardzo Łukasz za to połączenie. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Jasne, powodzenia jutro i do końca imprezy. No musiałem jednak spytać Łukasza Koszarka jako dyrektora, oczywiście. No bo jednak no gdzieś trochę mnie martwiło to, że po tym udanym mundialu w 2019 roku gdzieś to po prostu za szybko prysło, no teraz może się okazać, że znowu mam nadzieję, będzie... że Łukasz cię uspokoił. Tak, no fajnie by było, no bo też wygląda to wszystko w ten sposób, że naprawdę można zrobić krok do przodu. No nie mamy zbyt wielu zawodników, którzy od razu będą kończyć karierę, teraz gdzieś to nie jest koniec tego pokolenia, więc... Jedynie Aaron. Tak, Aaron, ale... AJ pewnie też, no. Tak, no ale mimo wszystko da się to, myślę, jakoś poukładać, więc też bądźmy dobrej myśli, bo to po prostu nie będzie tylko takie krótkofalowe. Nasi liderzy, jak tam powiedziałeś, nie są najstarsi, w sensie AJ Slaughter i Aaron Cel powolutku, pewnie to jest dla nich ostatnia duża impreza, ale Mateusz Ponitka za 3 lata ciągle będzie w swoim prime albo pod koniec, ale ciągle będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Mamy jeszcze jego młodszego brata cały czas, który też jest dobrym graczem. Mamy Michała Sokołowskiego, który też będzie w stanie grać na dobrym poziomie. Oleg Balcerowski i Jeremy mają wszystko dopiero przed sobą, swoje najlepsze czasy. Michał Michalak też nie powinien odstawać. To jest ten sam rocznik, co Mateusz. Nie, ten sam rocznik, co Mateusz, albo rok młodszy. Tak jest. Łukasz Kolenda powolutku się rozwija. Wydaje się, że to był spory przełom tak naprawdę tego lata i na tych mistrzostwach w kadrze, że stopień wyżej szedł. To są małe kroki, ale są zawsze. Olek Dziewa się nam rozwija z roku na rok. Ten rok był jego przełomowy w polskiej lidze koszykówki, gdzie był urósł do roli gwiazdy polskiej ligi koszykówki. Więc mamy, jest ten chłopak Nowicki z Realu Madryt, co teraz tam wylądował, więc mamy z czego czerpać. Mamy z czego czerpać, mamy na co liczyć na przyszłość, więc teraz gigantyczna odpowiedzialność związku jest tak naprawdę, żeby wykorzystać to, żeby chociaż troszkę tej promocji zrobić, ponieważ koszykówka jest w Polsce cały czas niszą dużą i żeby tą niszę rozszerzać, nie tam rozsadzić, żeby nagle zalać rynek koszykówką, tego się nie da zrobić, to jest nierealne w kraju piłkarskim, ale żeby troszeczkę rozszerzać, troszkę się rozpychać, troszkę jechać na tym Jeremim, który jest w NBA, troszkę osiągnąć ten sukces z tą kadrą, wejść, wyrównać, żeby móc powiedzieć, że w 97 legendarne 7 miejsce na mistrzostwach Europy, a teraz zajęliśmy 5 na przykład. Albo teraz 6 zajęliśmy. Coś takiego pokazać, żeby móc to pokazać, więc strasznie trzeba będzie kibicować jutro i strasznie też liczę na to, że tym razem tego nie przepalimy tak jak w 2019 roku, kiedy nie było żadnych działań promocyjnych dookoła kadry, przez pół roku nie słyszało. Skończyły się mistrzostwa świata? Fantastyczny wynik, mecz z USA, w ogóle nikt tego o tym nawet nie robi, że gramy z USA i potem nagle przez pół roku cisza dookoła kadry. Usłyszeliśmy o nim podobnie dopiero w lutym przy okazji jakiegoś konfliktu. Także. Porozmawiamy sobie teraz również o tym, co ewentualnie może Polskę czekać w dalszej fazie turnieju oraz o innych zespołach, o losach właśnie drużyn z innych grup. No a tam mamy wiele gwiazd, no bo już chociażby w ćwierćfinale możemy trafić na Lukę Doncicia, a Luką Doncicie chociażby będziecie w stanie zagrać sobie w tej oto grze. Jest to najnowsza edycja właśnie NBA 2K, specjalna edycja z Michaelem Jordanem. Są 3 takie edycje dostępne, jest również standardowa oraz championship, więc więcej szczegółów właśnie w linku. Tam też taką grę możecie nabyć, premiera była wczoraj, więc w tej grze zagracie i zarówno Michaelem Jordanem, jak i tymi obecnymi gwiazdami, czyli Luką Doncicem
Janisem Antetokounmpo, Nikolą Jokiciem, a ich wszystkich teraz można spotkać w Berlinie. I o tym sobie teraz też będziemy rozmawiać. To właśnie, może zobaczmy sobie... teraz szaleje w Berlinie, bo rzucił 11 punktów w 7 minut z Belgami. Więc to jest w ogóle... Luka, oni mają 12 lat. Zostaw ich. Trwa w tym momencie mecz Słowenia-Belgia, a to jest mecz, którego zwycięzca zmierzy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą z pary Polska-Ukraina. I to właśnie teraz możemy widzieć na naszych ekranach. No i to też jednak powoduje gdzieś... pewnie w głowach polskich kibiców taką myśl, a raczej ten ćwierćfinał to jest maksimum, co możemy na tym turnieju osiągnąć, no bo jednak... No, ale Słowenia się już potknęła raz. Ale się im stawialiśmy już ostatnio, się im stawialiśmy nawet całkiem solidnie. W ostatnich latach Słowenia akurat to jest zespół, który jest od nas dużo lepszy, ale potrafimy się im postawić, chociaż tyle. Więc czy odpadniemy, czy jeśli przejdziemy Ukrainę, to czy odpadniemy, czy awansujemy dalej, to i tak wygraliśmy, że jesteśmy na tym etapie i możemy z nimi powalczyć. Nie mamy nic do stracenia. Taka drużyna jest najgroźniejsza, jasne, która nie ma kompletnie nic do stracenia. Może wyjść, może próbować, może bronić, może walczyć, może ktoś trafi i się śmiać. Poczuć tą grę, pobawić się tym. Ale trzeba przyznać Luce, że jest niewiarygodna na tych mistrzostwach. Nawet te 47 punktów jego ostatnio z Francją, kiedy... On ma jakiś chyba wewnętrzny indywidualny problem z Rudym Gobertem, ponieważ on widzi Goberta w NBA i jedzie z jego drużynami. Widzi Goberta na Mistrzostwach Europy, 47 punktów. A jeszcze tam w tym meczu z Francją, na początku meczu dostał w głowę, krew leciała, tak. Naprzeklinał się. To było w pierwszej połowie, on szedł na ponad 30 punktów w pierwszej połowie. 27 w pierwszej. Ale miał 27, a szedł na ponad 30, tylko musiał zejść, bo musiał tam Vincent Poirier rzucił mu się na głowę w ogóle. Tak. Ale... Nawet nie ten mecz na 47 punktów jest taki imponujący. On rzucił 83 punkty, sorry, że ci przerwałem, 83 punkty w ostatnich dwóch meczach, no to tak. Odpalił się Luka, nie? I Luka te 47 punktów rzucił bez problemu i to by byłaby 50, gdyby nie to, że Francuzi w końcówce dali Słowenii odjechać na te parę punktów, więc nie mogli faulować Luki, żeby rzucił sobie te osobiste na 50 i go podwajali już z piłką, żeby po prostu już mówi, dobra, zabijcie nas pozostali, pozostali ich z przyjemnością zabili, kiedy była walka z Luką, ale najbardziej imponujące w nim jest dla mnie to, ta statystyka, którą widzieliśmy z Olkiem Balcerowskim wcześniej, to nie wiem, czy widzieliśmy, czy to... Nie, to mówił Mateusz. Mówiliśmy, że on ma te 81,8% bodajże za dwa, a chyba trzeci albo czwarty jest, tam jest trzech centrów, jest Balcerowski, jest Jokić i nagle Luka Doncic grający z obwodu po koźle, rzucający z pół dystansu, w ogóle jakieś jaja kompletne. No. To się w głowie nie mieści dosłownie, że obwodowy jest, ma się rzuca na 75%. Jeszcze Janis chyba tam gdzieś za dwa. No. Tak, Janis jeszcze wysoko, a Luka 75% za dwa. No to abstrakt, to jest dla mnie abstrakcyjna rzecz po prostu kompletnie. Niewiarygodny zawodnik, no i szczerze mówiąc, to jest jeden z tych gości, jak się patrzy, to się śmieje człowiek. Kiedy on akurat nie płacze, bo on płacze przy każdym kontakcie. No umówmy się, dostaje te swoje gwizdki dla gwiazdy. Ale jak już zaczyna się śmiać, to drużyna przeciwko której gra, to może iść do szatni, bo nie ma co zbierać. Kibice też się śmieją, bo to jest gość teraz już nie taki grubasek, chociaż mam wrażenie, że od czasu kiedy był Slim Luka w lipcu, teraz już jest troszkę mniej Slim Luka. Musiał to trochę, wiesz, troszkę dopracować, żeby mieć co zrzucać i żeby wejść tak już w sezon znowu najpierw Slim. Najpierw masa, potem masa. Dokładnie. I Luka już troszkę tej masy zrobił i taki ten gość, nie taki pozornie atletyczny, bierze, rzuca te trójki z kolanka, ta trójka z kolanka na przykład z Francją. Taki floater przecież. Jedną ręką. Bawi się, człowiek się śmieje, jak na niego patrzy, jest gość abstrakcyjny. W ogóle to spotkanie było bardzo, bardzo dobre i dawno też nie widziałem, po meczu było widać, to był rewanż za Igrzyska Olimpijskie, przepraszam. No i Francja była wściekła po tym meczu, rzucali się na sędziów, a Słowenia cieszyła się, jakby wygrała już cały turniej i to był piękny obrazek. I widzisz, właśnie tutaj mamy na tą tabelkę, że... Drugi najlepszy wynik w historii, no nie? Najlepszy wynik w historii nowożytnej koszykówki tak naprawdę. Jest, bo to jest od to jest drugi najlepszy wynik w historii. Lat, no. Tylko kiedyś jakiś Belg, o którym wszyscy wiedzą, tylko rzucił te 63 punkty, nikt nie widział, nikt nie słyszał. się wyżył bodajże wtedy na jakiejś Albanii albo na jakimś takim, to był mecz hydraulików z... Powiedzmy z żołnierzami, bo to trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek był jakiś lepiej wyszkolony wtedy. To by tam naładował tych punktów, ile chciał. Sama tam Albania w tamtym meczu rzuciła ze 40 punktów, a w tej poważnej koszykówce już jest tylko absolutna legenda europejskiej koszykówki, Nikos Galis, wielka legenda, słucha, jak młodzi adepci koszykówki zaczynają grać gdziekolwiek, się mówi,
był Sabonis, był Nikos Galis, Drażen Petrowicz, te legendy koszykówki, przyszedł Luka i wszystkich zaorał. Ma już więcej punktów z uśmiechem w fazie grupowej, ale przeciwko graczom NBA w ogóle, to jest abstrakcja kompletna, jaki ten gość jest dobry. I ten wynik, te 47 jego punktów, właśnie to był taki podrażniony, bo to było tak, że był, się mówiło mecz wcześniej, dzień wcześniej. Janis rzucił najwięcej punktów w czasie Dirka Nowickiego w 2001 roku. A jeszcze, właśnie, jeszcze była konferencja prasowa, na której Luka Doncic zapytany o to, kto mógłby... Na kogo postawił, żeby rzucił najwięcej punktów w tym turnieju? Janis, powiedział, że Janis. Dlaczego? Bo to Janis od Antetokounmpo. No i dzień później 47 oka. A potem przed meczem mówił chłopakom, okej, potrzymajcie mi piwo. No, no właśnie. A ja się pobawię. Szyszkę też mi potrzymajcie. Tak jest. Piwko, szyszkę, a teraz Belgom współczuję. Zobaczę, sprawdzę wynik. Trochę współczuję też nam, jak będziemy z nim grać, ale to z drugiej strony musi być gigantyczna frajda dla Ponitki Sokoła. Tak, zwłaszcza ze względu, że wtedy to by oznaczało, że jesteśmy w tym ćwierćfinale. Erik, jeszcze twoim zdaniem przekrojowo patrząc na cały turniej, na wszystkie grupy, no może poza Polską, bo już sobie dosyć szczegółowo omówiliśmy, największe pozytywne zaskoczenie i największy zawód, reprezentacyjnie patrząc. Największe pozytywne zaskoczenie? Kurczę, mnie Niemcy trochę zaskoczyły. Ja wiem, że to jest mocna kadra, ale oni też nie mają aż tylu zawodników dobrych, z NBA, który nie ma Maxiego Klibera chociażby, no, który mógłby pomóc tej kadrze, czy Mo Wagnera, bo Franz Wagner jest i to ciągnie mimo 20 lat na karku, plus Dennis Schroeder, który w kadrze też wygląda bardzo, ja lubię tego zawodnika, wiem, że on jest raczej nielubiany wśród jakby opinii powszechnej i kibiców NBA, zarówno NBA, jak i poszczególnych drużyn, ale ja Dennisa Schroedera lubię, ma swój styl i jest bardzo dynamicznym, świetnym zawodnikiem, więc wiadomo, że Niemcy grały u siebie i jak Niemcy byli gospodarzem ostatni raz, to wygrali Eurobasket. Myślę, że to się teraz nie powtórzy, ale naprawdę oni mnie zaskoczyli i dużo bardziej mi się podobali od Francji chociażby. Chociaż drabinki nie mają takiej złej. Nie mają takiej złej, no grają teraz z Czarnogórą i potem mogą trafić chyba na... A jeszcze, rozczarowanie powiedz, żeby rozczarowanie? Się z drugiej strony, kto zawiódł? No mnie Francja zawodzi, mimo tego, że już pokonali teraz Turcję, ale pokonali Turcję bez Shane'a Larkina, który ma kontuzję palca, 2 miesiące bez koszykówki teraz. Litwini? Ja się słucham? Litwini może? Nie, Litwa mnie nie zawiodła, bo mieli grupę śmierci. Oni grają bardzo dobrze. Oni mogli wygrać spokojnie Litwini dwa mecze więcej. Są faworytem z Hiszpanią. Tak, są faworytem. Wszystkie zespoły z grupy B w ogóle są faworytami w swoich meczach. Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj o 20:45 będzie fajny meczek Hiszpania-Litwa i uważam, że Litwa może to wygrać. Mają potężnych dwóch zawodników w środku, Sabonis i Valanciunas, także oni na pewno mnie nie zawiedli. Wszystkie mecze na styku grali też. No właśnie. Przegrywali, więc chodzi o poziom, jak patrzysz na poziom gry, jakby to Litwini ten poziom trzymają cały czas dobry. Niemcy trzymają ten poziom świetny akurat, no ale tam trzeba też przyznać, że oprócz tych właśnie jest Tajs, jest Wagner, który pokazuje, czemu jest jedną ze schodzących gwiazd. Wojtman, który lubi sobie rzucić za trzy. Schroeder pokazuje, jaka jest różnica między gardem z NBA a gardem z Europy. Gardem z pogranicza NBA, który właściwie jest, nie ma kontraktu. Jeśli chodzi o talent, to on jest naprawdę bardzo wysoko w NBA, moim zdaniem. Znaczy, może nie bardzo wysoko, ale jest spokojnie z zawodnikiem NBA, no ale jest jaki jest, więc jest na pograniczu. A do nich dołączył ten Luke, który jest świetnie. Po prostu jak miał taki moment bodajże chyba z Litwą, czy z... W którymś meczu miał taki moment, że nagle złapał luz i sobie właśnie jak AJ Slotera, przypomina Slotera w swojej grze dosyć mocno, więc złapał luz i tam rzucił parę trójeczek, więc Niemcy są bardzo fajni, mają dosyć łatwą drabinkę i się nie zdziwię, jeśli nie w półfinale będą zaraz. Tak. To jest taka drużyna, że ja myślę, że w ogóle o półfinał, oni będą grać chyba w tym półfinale jest chyba Finlandia, Hiszpania, tak, Litwa. Właśnie, to jeszcze, wiesz co, to już przechodzimy do tego, to zobaczmy jeszcze raz może drabinkę, już teraz nie skupiając się na tej polskiej stronie, tylko bardziej na wszystkie inne właśnie spotkania, no bo widzimy chociażby, że... A Niemcy trafią na Grecję. Nie są, ale Grecja dla mnie jest do finału. Tak, ta drabinka po prawej stronie jest bardzo napakowana, bo widzimy tam Słowenię, Francję, Serbię, czyli zespoły, które wymieniliśmy w ścisłym gronie kandydatów do medalu. No i widzimy, że już w ćwierćfinale możemy mieć podkoszowy pojedynek Rudiego Goberta z Nikolą Jokiciem, więc tu nie tylko... Jak się okazuje, nie tylko gdzieś w stanie Colorado o trzeciej czy dziewki stanu polskiego można taki mecz zobaczyć, ale również w Berlinie na Eurobaskecie. Przepraszam, muszę powiedzieć o tym meczu coś, bo dla mnie tam oni będzie się mówi, że jest pojedynek Gobert z Jokiciem, będzie się o tym mówiło dużo, to są ich pojedynki mają całą swoją gigantyczną historię, przecież tam w bańce w NBA, jak była te playoffy w bańce, tam niewiarygodny matchup mieli między sobą, ale oni tam się będą, mogą się tam bić, walczyć, szarpać się, ale Serbowie mają gościa, który
jest lepszy niż gracze NBA Francji. Jest Wasilij Micić, który no, jest MVP Euroligi. No. Gość jest niewiary, ale gość byłby, według mnie on by w NBA był fantastyczny. Miał 15-6, nie ma go tylko dlatego, że prawa do niego ma Oklahoma City Thunder. Aha, on że jesteś za dobry, żebyś do nas przychodził, niech ktoś da nam pierwszą rundę dla ciebie, a nikt nie da pierwszej rundy za no, tak podstarzałego z punktu widzenia NBA gracza z Europy. Więc jest więźniem. Jest trochę więźniem Oklahoma troszkę. No, tak? Więźniem sama Prestiego, ale gość jest taki, że jak na przykład z Holandii, był taki moment, że tam Holendrzy podgonili troszkę Serbów w tym meczu, ja akurat patrzyłem na ten mecz na żywo, i tylko trener był tak: Wasilij, chodź na chwilę. Wasilij wszedł na 2 minuty, tam z plus 8 zrobiło się plus 18. Wasilij po 1,5 minuty, po półtorej minuty się wrócił na ławkę. 195 wzrostu, silny jak tur, bija w koźle każdego, rzut, penetracja, podanie, jest fantastycznym gościem. Ja wydaje mi się, że Francuzi to tam będzie się walczył Jokić z Gobertem, a Micić zrobi 18-8, dziękuję, do widzenia. Ale Serbia gra z Włochami, prawda? Tam jest Simone Fontecchio, który teraz będzie w Utah Jazz, też jest niesamowitym zawodnikiem, ale naprawdę, więc to będzie też fajny pojedynek. Ale wydaje mi się, że Włosi są... Szczerze mówiąc... Mówię o pojedynku bardziej Micić, tak. Fontecchio, coś takiego, ale nie... Włosi nie mają pod koszem, no jest Meli, ale zawsze mają problemy z zatrzymywaniem wysokich. To samo było, jak grali wcześniej z Serbią, tam jeszcze Marjanović robił, no postrach, chciał postrach w środku i Włosi nie mieli go kim zatrzymać. I teraz będzie to samo, no teraz mają Jokicia, więc... A spójrzmy jeszcze sobie w takim razie na lewą stronę tej drabinki, jak jeszcze ją tu po raz kolejny mamy. No bo tu wydaje mi się, że jedna reprezentacja znacznie przerasta wszystkie pozostałe o głowę, a przynajmniej lider tej reprezentacji na pewno przerasta innych liderów o głowę. No mowa oczywiście o Janisie, no i wydaje się, że Grecy są największymi zwycięzcami póki co, jeżeli chodzi o to właśnie szczęście w losowaniu, jeżeli możemy o nim w profesjonalnym sporcie mówić. No bo jednak no, unika tak naprawdę tych pozostałych najlepszych zespołów i wydaje się, że droga do finału... Swoje zrobili w grupie, wygrali 5 meczów, no, tak. Mają nagrodę. Przez Czechów to, Grecja w ogóle nie wygrywała w swojej grupie mecz zdecydowanie. Oni wszystkie mecze grali dosyć ciaśniej, niż by się można spodziewać po tak dobrej drużynie, bo się wydaje, że drużyna, która ma całą hordę braci Antetokounmpo, Janisa, który robi co chce na tym poziomie. 29 punktów za mecz, no i przystrzelec na razie. Janisa, który robi co chce na tym poziomie i dodatkowo mądrych strzelców dookoła, powinna roznosić drużynę. Oni wszędzie byli blisko. Więc oni póki co są poziomem swojej gry dla mnie troszkę rozczarowujący. Wiadomo, że mają nieograniczony potencjał praktycznie w tych warunkach, zwłaszcza, że mają gracza, którego nic nie ograniczy, ale ja na ich miejscu bym, o ile przez Czechów to im przejdą po prostu tak, to bym się bardzo przejmował na ich miejscu spotkaniem z Niemcami, bo Niemcy jak mało która drużyna na Eurobaskecie ma kogoś do postawienia na Janisa, który może go nie ograniczy, aby nie mu przeszkadzał. I oni mogą grać tego Franza Wagnera na nim posadzić, który jest świetnym obrońcą. Ma 2-8. Tak, to jest 2-8, rusza się jak gard i rzadko się mówi o białych graczach z NBA, że są świetnymi obrońcami. Ten jest świetnym obrońcą do obrony 1. Danny Avdija też jest dobry. Danny Avdija też jest dobrym obrońcą. Ale nie aż tak. I Franz może autentycznie przeszkadzać Janisowi w tej jego grze i wtedy może spaść odpowiedzialność za wynik na jego kolegów z Grecji i ja bym się na miejscu Greków już teraz szykował bardzo mocno na Niemcy, bo to będzie bardzo trudny mecz i potencjalnie fantastyczny matchup. Jeśli oczywiście Niemcy przejdą swoje, bo tam jest Eurobasket, mogą mieć sensację, ale jeśli oni przejdą swoją część drabinki, Grecy przejdą Czechów, nie powinno być problemu. I mamy też bardzo fajny mecz, jak mówiliśmy już wcześniej, troszkę niżej, Litwa. Hiszpania. Dwie drużyny troszkę w zmianie. Dzisiaj o 24. To jest taka chyba wyrównana w ogóle najbardziej ćwiartka tej drabinki, bo tam jeszcze Finowie i Chorwaci, więc jakby... A, potem, właśnie, to też jest ciekawa para. Tak, potencjalny ćwierćfinał z tych drużyn też raczej będzie wyrównany i taki ale będzie ciekawy charakter. Ja bym się nie zdziwił, jakby Finlandia pokonała tę Chorwację. Absolutnie bym się nie zdziwił. Finlandia jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Finlandia nie jest faworytem w ogóle? W sumie może być. No Hezonia gra słaby turniej. Generalnie dobrze, że Bogdanović się obudził w ostatnich dwóch meczach i jestem Bogdanowiciem takim, powiedzmy, eurobasketowym, który ciągnie ten zespół. Oni też, no nie wiem, czy chcieli trafić na tą Finlandię, czy nie, ale nie, chyba nie, ale woleliby pewnie Polskę, ale wyszło jak wyszło. Z całym szacunkiem do nas, ale już raz z nami wygrali teraz niedawno, więc... No, mówmy się, tak jak Michał Michalak mówił, że no, ta Ukraina wygląda tak najsłabiej po prostu z grupy C. Po prostu inne zespoły raczej, które mogły trafić na kogoś z grupy D, no to by chciały trafić po prostu na Polskę. W mistrzostwach to jest taki problem, dla mnie, ja tak patrzę przynajmniej na to, że nie zawsze jest lepiej trafić, czasem lepiej trafić jest lepszą personalnie drużynę, która gra rozczarowująco, niż tą drużynę, która jest troszkę słabsza personalnie, ale gra bardzo dobrym systemem, spójnie i razem. To jest przykład,
Ja nie jestem cały czas pewien, czy ja wolę trafić na Ukrainę niż na Włochów, jeśli chodzi o kadrę Polski, czy wolałem, ponieważ Włosi grają rozczarowująco, patrząc, mają personalia fajne, ale im oni jak zawsze nie wzięli tam. Nie wzięli Procidy, który teraz do NBA poszedł, mają prawo do niego pistów zresztą. Manion gra słaby turniej. Tak, więc Włosi są rozczarowujący. Tak samo jest z Chorwacją. Też są rozczarowujący. Oni ograli Ukrainę akurat, tak, ale z drugiej strony... Ale ledwo. Oni mają czterech graczy i nie mają głębi za nimi. Oni tam jest Saric, jest Bogdanowicz, jest Hezonia i jest jeszcze... Zubac? I Zubac jeszcze no, tak, jest, tak? No i Zubac, no. I mają tych czterech graczy, którzy tak naprawdę nie zawsze mogą grać koło siebie, bo Saric z Zubacem się już gryzą troszeczkę, jeśli chodzi o pokrywanie się pozycjami. Bogdanowicz, który powinien grać w Europie na czwórce, musi grać na trójce. Hezonia, który powinien grać w Europie na trójce, gra na dwójce. Rozgrywającego tam za bardzo jakiegoś specjalnego nie ma, więc to jest taka drużyna, która może z każdym przegrać. A Finowie z kolei to jest druga strona. Jest fantastyczny system, fantastycznie prowadzona drużyna. Wybiegane chłopaki. Wieloletni system. Co prawda tam Koponen już nie jest tym Koponenem po wypadku, od czasu wypadku i tam jakiegoś urazu nerwowego, on już nie jest tym Koponenem, a ciągle jest bardzo mądrym graczem, który podejmuje świetnie decyzje, mają system. My poczuliśmy ten system na sobie. Jak oni się rozruszają, rozbujają, to są kosmicznie mocni. Nie rozbujali się jeszcze na Izraelem, tylko dlatego tam w ogóle był Izrael, wygrał jakiś mecz. Nie? Bo gdyby się Finowie rozbujali już pierwszy mecz, to by tam nie było czego szukać. Jest Markkanen, który na poziomie europejskim jest fenomenalnym graczem. Super gwiazdą. Jest super gwiazdą na poziomie europejskim. To jest, myślę, po turnieju będziemy mówić, że był top 5 graczem tego turnieju. Na pewno. No 24 punkta na mecz nadal, więc... Dobra, panowie, to w takim razie typowaliśmy sobie w tej zapowiedzi naszych faworytów gdzieś do zwycięstwa. Pamiętam, ty wskazywałeś na Francję, Mateusz Ligenza, który tutaj był z nami na Serbię, ja dawałem Słoweńców. No teraz już jesteśmy po fazie grupowej, wiemy dużo więcej, no i mamy przede wszystkim tą drabinkę, więc pytanie właśnie do Eryka, no bo ciebie Maćku, nie spytaliśmy, jeszcze nie dowiemy, kogo tu faworyzowałeś. Czy coś zmieniamy, czy twoje zdanie by się zmieniło, bo mamy wciąż 15 drużyn, Turcja już odpadła, więc mamy 15 drużyn w turnieju. Ja ciebie powiem, że no nie chcę zmieniać, więc są dalej, skoro powiedziałem wy to Słowenię, to że jednak no Luka faktycznie tutaj zrobi różnicę i Słowenia ten tytuł obroni, aczkolwiek wiem, że są w znacznie cięższej sytuacji niż chociażby Grecy. I moim zdaniem tutaj ta drabinka mocno i to pozwoli Grekom nie eksploatować aż tak Janisa, chociaż no on w ogóle zagrał półtorej meczu, nie zagrał półtorej meczu, bo nie zagrał z Estonią bodajże, nie, z Estonią zagrał, ale pauzował z Wielką Brytanią, a z Estonią no, podkręcił staw skokowy, ale i Tudis od razu po meczu powiedział, że it's all good i przepraszam, wszystko jest dobrze i nie ma żadnego problemu, więc Janis tam trochę kulał, ale obłożył to lodem i będzie do gry. Także ta drabinka może wpłynąć, że Grecy... Moim zdaniem, właśnie, jak już pytając o mój typ, to finał będzie Grecja-Serbia. Może być taki finał, no nie? Z drugiej strony jest Serbia. Myślę, że Serbia ze Słowenią w półfinale wygra, a Grecja wejdzie do finału, pokonując... To ja mam Serbię. Ja mam Serbię jako zwycięzcę. Jako zwycięzcę, ja chyba też. Zdecydowanie. I wydaje mi się, że taka łatwa drabinka w takich mistrzostwach, przynajmniej tak mi się wydaje... Nie znam danych historycznych, ale łatwa drabinka może być troszkę złudna. Utrudnieniem w finale. No, w sensie, zetniesz się ze ścianą nagle. Idą łatwo, na troszkę niższym poziomie się mogą wysiłku i potem nagle wchodzą do finału, gdzie jest drużyna, która jest zaprawiona w bojach, która musiała przejść przez morze krwi. Musiała co, nie myślę, że, Słowenię i tak dalej. Myślę, że Igor Mielicic by tutaj jak najbardziej się podpisał pod tym sformułowaniem, bo mówił przed Eurobasketem, że specjalnie reprezentacja Polski dobierała sobie ciężkich sparring partnerów. Graliśmy z Turcją, graliśmy z Grecją między innymi, graliśmy no, z Chorwacją, to już tego nie wybieraliśmy oczywiście, no ale była Grecja, była Turcja, między innymi. No i to były faktycznie mocne zespoły po to, żeby po tym Eurobaskecie było nieco łatwiej, żeby się okazało, że jednak ci rywale, którzy wychodzą, są jednak po prostu są niższym poziomem. I to faktycznie to może to zadziałać na korzyść drużyn, które są po tej trudniejszej stronie tabeli. Dobrze, już w takim razie kończymy ten odcinek. Zachęcamy oczywiście do oglądania wszystkich meczów Eurobasketu, o tym, co mówiliśmy, czy to się potwierdzi, czy się nie potwierdzi. Więc wszystkie te spotkania dzisiaj jutro fazy 1-8, ale najważniejsze oczywiście jutro o godzinie 12 w samo południe, więc tak naprawdę gdzieś tam do rosołu, czy może nawet u niektórych to pewnie ledwo po śniadaniu. Polska-Ukraina, pierwszy z jutrzejszych czterech meczów w Berlinie. Miejmy nadzieję, że Polacy wygrają to spotkanie, no tak jak nie byli faworytem w sumie w żadnym meczu grupowym poza tym z Holandią, a mimo to mają 3 zwycięstwa. Oby ta passa była kontynuowana i oby był awans do najlepszej 8, a potem już się mogą oczywiście dziać cuda, trzeba za naszych trzymać kciuki. Za dzisiaj już dziękujemy. Maciej Staszewski, polskikosz.pl i podcast specjalny. Dziękuję. Za program troszkę dziękuję. Eryk dziękuję Mielecki. Bardzo. Do zobaczenia. I Hubert Nowicki. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.